Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 11. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co się działo w tej serii pojedynków, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Mateusz Banek, Gwardia Koszalin. Witam. Witam Państwa. Co do Waszej postawy w ostatnich spotkaniach, można mieć wiele zastrzeżeń, jeżeli chodzi o wynik. Jeżeli chodzi o grę, wcale to nie wygląda najgorzej, ale te rezultaty jakoś nie napawają optymizmem. No rezultaty tak. To akurat trzeba przyznać, że nie są satysfakcjonujące dla nas. No ale wydaje mi się, że zespół funkcjonuje dobrze właśnie. Brakuje nam jakby skuteczności. Brakuje nam tego, co miało Przodkowo na przykład w meczu z nami, gdzie wyszli z 5 kontrami, z 5 sytuacjami i no, zamienili to na bramkę, a my swoje sytuacje no, marnowaliśmy. Jeżeli chodzi o poprzednie sezony, Gwardia słynęła ze stałych fragmentów gry. Do tej pory raczej nie strzelacie właśnie bramki po takich stałych fragmentach gry. Z gry to też jakoś się nie wychodzi. Gdzieś ten problem tkwi, nie wiem, czy to w psychice, w taktyce. Dlaczego nie strzelamy? W pierwsze 4 kolejki bodajże, no to bramki w każdym meczu chyba padło ze stałego fragmentu. No tak, ale w tej chwili mówię, jak to wygląda. No gdzieś no, albo rywale was odczytali. No wiadomo, że po kilku meczach ligowych, no to rywale mają tam swoje analizy i wiedzą, jak my rozgrywamy, czy tam rzuty rożne, stałe fragmenty gry, rzuty wolne. I no, z meczu na mecz coraz ciężej jest strzelić tą bramkę ze stałego fragmentu gry, ale mi się wydaje, że jeszcze będziemy strzelać. No, to, jeśli wykonamy go dobrze, no to nawet jak rywal wie, jak co robimy, no to możemy strzelić. No bo już tutaj nie będę nawiązywać do braku skuteczności napastników, no bo to już taki trochę temat rzeka, jeżeli chodzi o drużynę koszalińską. O tak, to niestety to jest prawda, bo ostatnie 2 mecze ligowe to tyle sytuacji, co mieli nasi napastnicy, to naprawdę jest rażąca nieskuteczność. Ale no, cała drużyna też, to nie tylko napastnicy, to cała drużyna też, inni mogą strzelić, no ale na razie jakby można winę pokładać w tym, że to nasi napastnicy nie strzelają. Lecz no, co... Każdy na boisku ma swoją rolę. Czasem jest tak, że napastnik jest od zdobywania bramek, obrońca od tego, żeby tych bramek nie tracić, aczkolwiek często te funkcje się wymieniają. Zresztą pomocnicy są też od tego, żeby gdzieś te gole zdobywać. No tak, tylko że wszystkich meczów nie da się zagrać na 0 z tyłu, tak, to też jest prawda. Ten ostatni mecz właśnie o tym świadczy, że 93 minuta, a tu 0-0 i nagle oni strzelają na 93, zamiast to my wcześniej wykończyć ten mecz. Przed nami to, co się działo w 11. kolejce na Fałata. Gwardia Koszalin mierzyła się z drużyną KKS Kalisz, a także pomeczowa konferencja prasowa. W 11. kolejce spotkań Gwardia Koszalin stroje czerwone podejmowała KKS Kalisz. Obie drużyny sąsiadowały ze sobą w ligowej klasyfikacji. Gwardziści chcieli przerwać swoją serię pojedynków bez zwycięstwa. Rozpoczynamy od kontry drużyny koszańskiej po 30 minutach spotkania. Ten strzał jednak zablokowany. Rzut wolny dla KKS-u i strzał obok bramki. Głównie właśnie w stałych fragmentach gry goście próbowali zaskoczyć golkipera Gwardii. Akcja w wykonaniu gospodarzy. Jeremiasz Grela jednak zablokowany przez obrońcę z Kalisza. Dobra okazja dla zespołu przyjezdnego, jednak strzał zablokowany i spokojnie broni Hartleb. Z dośrodkowania wychodzi strzał, jednak na posterunku golkiper Gwardii. Jeszcze jedna dobra okazja w wykonaniu gości, jednak i tym razem strzał był niecelny. Od początku drugiej części gwardziści z 2 napastnikami. Na boisko wszedł Michał Schubert. To właśnie akcja tego zawodnika zagrywa do Greli, jednak dośrodkowanie zbyt mocne i nic z tego nie wynikło. Kontra w wykonaniu Gwardii. Ginter prostopadle dogrywa do Greli, ten jednak naciskany przez obrońcę uderza, broni golkiper z Kalisza. I jeszcze jedna doskonała okazja miejscowej drużyny. Schubert sam na sam z bramkarzem gości, jednak lepszy golkiper KKS-u. Rzut wolny dla gości, jednak uderzenie niecelne. Akcja w wykonaniu gości. Uderzenie, piłka trafia Daniela Wojciechowskiego. Zespół przyjezdny sygnalizuje zagranie ręką, jednak sędzia wskazuje na rzut rożny. Kolejna akcja w wykonaniu drużyny przyjezdnej, uderzenie jednak nad bramką.
Jeszcze próba gości, jednak strzał zbyt lekki, by zaskoczyć bramkarza Gwardii. Ostatnia akcja meczu, rzut wolny dla KKS-u, dośrodkowanie w pole karne. Hartleb zbija piłkę wprost pod nogi Iwelina Kostowa. Ten uderza i jest gol na 1-0. Była to ostatnia akcja. Sędzia po tym strzale zakończył pojedynek. Ostatecznie KKS Kalisz pokonał Gwardię Koszalin 1-0. KKS Kalisz zdobywa bramkę w doliczonym czasie gry, a strzelcem bramki grający z numerem 20, kapitan zespołu. Nie udało się wygrać kolejnego meczu, choć bardzo chcieliśmy dzisiaj. Mieliśmy swój pomysł na zespół KKS Kalisz. Wydawać by się mogło, że kwestią czasu jest, że padnie bramka. Padła, ale niestety nie dla nas i to praktycznie w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. No nic, mamy tydzień czasu na to, żeby się pozbierać i pojechać do Kleczowa powalczyć o pełną pulę, tak? No, liga się nie kończy, gramy dalej. Wynik nie ułożył się pod nas, w ogóle chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać, się zrehabilitować za ostatnią słabszą formę. Dzisiaj mieliśmy sporo sytuacji, ale jak to ostatnio u nas bywa, po prostu jest katastrofalna skuteczność i chyba trzeba po prostu wziąć odpowiedzialność, każdy bezpośrednio niech bierze odpowiedzialność za wynik, a nie będziemy się rozliczać ciągle drużynowo, bo wiecznie nie będziemy grali na zero z tyłu, bo to jest piłka, tak? Błąd może się przydarzyć, ale szkoda, że to my tracimy bramki, że zawsze to drużyna przeciwna potrafi nam jakoś strzelić, a my po prostu, chociażby nie wiem, do pustej było, to jakoś mamy problem nawet z umieszczeniem piłki w siatce, także no jesteśmy bardzo rozczarowani i jest nam naprawdę przykro. Patrząc przez pryzmat tego spotkania, bramka oczywiście jest stracona w tym doliczonym czasie gry, bardzo boli, bo to widać było po waszych reakcjach już po samym zakończeniu spotkania. No ale mimo wszystko w tym meczu tak naprawdę zespół z Kalisza to tak nie za bardzo wam był w stanie zagrozić. No rzeczywiście. Analiza przedmeczowa była taka, że właśnie wiedzieliśmy, że Kalisz będzie grał piłką, będzie utrzymywał się przy piłce jak najdłużej i będzie chciał tak stworzyć sytuację bramkową. No jednak my skutecznie się broniliśmy i wyprowadzaliśmy kontrataki, które no w pierwszej połowie było też dwa, trzy kontrataki, które mogły się zamienić bramką. Trochę zabrakło dokładności ostatniego podania, może ostatniego strzału decydującego i tak pierwsza połowa przebiegła. Druga połowa, mówiliśmy sobie, że będzie dalej grajmy tak samo, a coś się stworzy i wyglądała tak samo, ale no niestety nie zdołaliśmy strzelić bramki i 90. minuta przyszła i niestety 1-0 przegraliśmy. Po takiej serii pojedynków bez zwycięstwa wkrada się jakaś nerwowość gdzieś tam do szatni? Może odrobinę, ale chyba wszyscy mamy chłodne głowy i wiemy, że początek był dobry. Lekki kryzys przyszedł, to każda drużyna, patrząc na tabelę, jakiś ścisk, to każda drużyna miała jakiś lekki kryzys, lekkie, nie wiem, jakieś porażki czy coś, więc do nas też to przyszło i wydaje mi się, że teraz trzeba jechać na następny mecz i spokojnie rozgrywać dalej to samo, a naprawdę bramki przyjdą i zwycięstwa też. W tej kolejce Leśnik Manowo mierzył się na wyjeździe z KS Chwaszczyn. Na zwycięstwo Leśnika Manowo 1-0, bramkę zdobył Yuki Nemoto i trzeba przyznać, no ponad dwa miesiące czekali gracze z Manowa, by zdobyć kolejne punkty w rozgrywkach trzecioligowych. No i miejmy nadzieję, że z nadziejami będziemy spoglądać na kolejne spotkania Leśnika. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia po tym meczu trener Łukasz Drożdżal. Przed nami rozmowa właśnie ze szkoleniowcem. Jechaliśmy do Chwaszczyna na pewno nie po to, żeby się poddać i tylko po to, żeby zmazać tą plamę po ostatnim 5-0 zachępowaniu siebie i nam udało się, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie założyliśmy sobie pewne rzeczy, które zostały zrealizowane, można by powiedzieć, w 100%, bo nie straciliśmy bramki pierwsi, w ogóle nie straciliśmy bramki, nie daliśmy żadnych argumentów, żeby oni mogli strzelić bramkę, a sami sobie stworzyliśmy kilka sytuacji, w tym jedną 100%, którą wykorzystał Yuki Nemoto. No i w drugiej połowie niestety nasza gra uległa zmianie, bo gdzie pierwszą można powiedzieć, że gra była bardzo dobra i piłkarsko staraliśmy się utrzymać przy piłce i lepiej operowaliśmy piłką od rywala. Po prostu graliśmy w piłkę, to w drugiej połowie no, tej jakości piłkarskiej zabrakło, oddaliśmy pole zawodnikom Chwaszczyna, to oni próbowali zdobyć bramkę wyrównującą. Tak naprawdę nie udawało mi się, bo nasza obrona była no, z monolitu, bo można było tak powiedzieć, bo nie mieli żadnej sytuacji w tej drugiej połowie także. Ale my za to nie potrafiliśmy trzymać piłki w środku pola, a jak to robiliśmy, to za szybko chcieliśmy przesadzać się pod pole karne przeciwnika i tam niedokładności się zdarzały.
ale były momenty, gdzie no jednak wyszliśmy groźnymi kontrami, szczególnie ostatnie 10 minut było takie, gdzie mogliśmy przyprezentować wygraną drugą bądź trzecią bramką, ale no, zabrakło instynktu killera, zabrakło tej takiej dokładności. Po części też niektórym zawodnikom, którzy grali cały mecz, trochę siły w tym wszystkim. No i tylko i aż można powiedzieć, bo w końcu 1-0 wygrywamy, cieszymy się z tego zwycięstwa, to na pewno doda nam skrzydę w kolejnym spotkaniu, trudnym spotkaniu i tak jak powiedziałem, w każdym meczu będziemy przystępować o to, żeby sprawić niespodziankę, bo każdy wynik punktowy dla nas będzie niespodzianką. Leśnik wygrywa z KS Kwaszczyna 1-0, chyba trzeba przyznać, że to spora niespodzianka. No naprawdę, sensacja, jednak patrząc tak na ten, nie widziałem też tego meczu tak za bardzo, nie mogę się wypowiedzieć dobrze, ale naprawdę sensacja i Kwaszczyno, no ja tak też jak oglądałem z nami jak grało Kwaszczyno, to nie wyglądało tak najlepiej z ich strony, więc może tam ten mecz też, nie wiem, Leśnik zaczął się bronić, wyprowadził jakąś kontrę i doprowadzili wynik 1-0 do końca. Podsumowanie tego, co się działo w 11 kolejce, wszystkie wyniki, a także tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 11 kolejki. KKS Kalisz pokonuje Gwardię Koszalin 1-0. Leśnik Manowo odniósł swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie, pokonując na wyjeździe KS Kwaszczyno 1-0. Polonia Środa Wielkopolska remisuje starcie z Bałtykiem Gdynia 0-0. Jarota Jarocin Sokół Kleczew 1-1. W Da Świecie GKS Przodkowo 2-2. Świt Skolbin pokonał na wyjeździe Elanę Toruń 3-1. Remis w starciu Lecha z Górnikiem Konin 1-1. Również remis w starciu Winety Wolin z Chemikiem Bydgoszcz 3-3. Pogoń 2 Szczecin pokonała Pogoń Lęborg 3-1. W tabeli prowadzi Bałtyk Gdynia z dorobkiem 23 punktów, tyle samo ma Sokół Kleczew, 20 punktów GKS Przodkowo, 19 Elana Toruń, tyle samo KKS Kalisz, 18 punktów Świt Skolwin, po 16 mają Lech 2 Poznań, Jarota Jarocin, Chemik Bydgoszcz. Dolna część tabeli, Gwardia Koszalin ma 15 punktów, 14 Pogoń 2 Szczecin, 13 oczek Polonia Środa Wielkopolska, po 12 mają Wineta Wolin i Wda Świecie, po 10 punktów Pogoń Lęborg i KS Kwaszczyno, 9 punktów Górnik Konin, 6 Leśnik Manowo. Program 12 kolejki w niedzielę Leśnik Manowo podejmie Jarota Jarocin, w sobotę Sokół Kleczew zmierzy się z Gwardią Koszalin, Bałtyk Gdynia podejmuje Winetę Wolin, Świt zmierzy się z GKS-em Przodkową, Elana podejmuje Polonię, KKS Kalisz zmierzy się z Wdą Świecie, Pogoń Lęborg zmierzy się z Lechem 2 Poznań, Chemik podejmuje Pogoń i Górnik KS Kwaszczyno. Patrząc na tą 11 serię pojedynków, cała czołówka zgubiła punkty, także widać, że ta trzecia liga jest mocno wyrównana. No rzeczywiście, tutaj patrząc na te wyniki, żaden zespół z górnej części tabeli tak nie odskoczył znacząco, więc no, tak jak mówię, no, możemy jedziemy teraz do drugiego miejsca, do Sokołu Kleczew, więc tam też może wszystko wydarzyć i jak zagramy swoje, tak samo jak na przykład z Jarotą, więc możemy tam też 3 punkty uzyskać. Przewrotnie, trzeba powiedzieć, że wam w zasadzie w tym sezonie lepiej wychodzą mecze z ligową czołówką, z zespołami, które są tam gdzieś tam na szczycie tabeli. No właśnie, z czego to wynika? Myślę z tego, że bardziej naszą skuteczniejszą grą jest gra defensywna i jeżeli my się dobrze bronimy, potrafimy szybko przejść z obrony do ataku, wyprowadzić kontrę i tak jak w poprzednich meczach zamieniliśmy to na bramki. No, ostatnie 3 mecze w sumie ligowe, no tak nie zamieniały się na bramki, ale naprawdę no, właśnie taki mecz, jak będzie teraz z Sokołem Kleczew, może pokazać to, że możemy wrócić na te właściwe tory. Gwardia Koszalin w najbliższej kolejce gra na przełamanie z Sokołem Kleczew. Miejmy nadzieję, że zespół koszański przyjedzie stamtąd ze zwycięstwem, z kompletem punktów. Leśnik Manowo podbudowany zwycięstwem w poprzedniej kolejce. W tym razem mierzy się z Jarotą Jarocin. Zapowiada się ciekawa konfrontacja, to spotkanie w niedzielę. Gwardziści grają w sobotę. Na oba mecze Państwa serdecznie zapraszam, a także na skróty z pojedynków naszej Lidze Max. Moim Państwa gościem był dzisiaj Mateusz Banek. Gwardia Koszalin, dziękuję. Dziękuję za rozmowę. I zapraszam Państwa na kolejne wydanie programu za tydzień. Do zobaczenia.